Siema, ja nazywam się Marcin, a Wy jesteście na kanale Leśne Włóczy Kije. Dzisiaj chciałem Wam pokazać kociołek od zebry. Zrobić taką małą recenzję, bo chyba jeszcze nie ma na YouTubach, przynajmniej polskich. Więc tak, kociołek składa się z trzech elementów. Z kociołka właściwego, z takiej miseczki, talerzyka, to w sumie traktuję jako miseczkę do jedzenia, posiłków, ale tam w sumie można coś sobie usmażyć. No i pokrywka. Z takim fajnym uchwytem. Tak, to w sumie wszystko, jeżeli chodzi o cały zestaw. Ten kociołek waży 550 gram, z tego co pamiętam. Wymiary to 12 na 12,5. Tak. Są tu też takie uchwyty, w sumie tych uchwytów już nie mam, bo usunąłem je. One są z plastiku. No, taki trochę nietrafiony pomysł. Chyba, że ktoś myślał, że to będzie, nie wiem, używane na kuchence tylko. No nie. Więc najlepiej proponuję je usunąć. No. Jak widać, trochę już usyfiony jest. Dobra. No. Ja sobie właśnie robię herbatkę w lesie. Co można powiedzieć jeszcze o kociołku? Przede wszystkim jest bardzo wygodny. Na takie wypady trzydniowe, jednodniowe, dwudniowe. Samemu, czy z dziewczyną, czy nie wiem, z kumplem. Jak znalazł. Ja nie narzekam. Jest ze mną już rok, może trochę ponad rok i w sumie nie miałem z nim ani jednego problemu. Daje radę. Przede wszystkim jest ze stali nierdzewnej, nie jest z jakiegoś tam aluminium. No, tylko te uchwyty plastikowe, no tak nie do końca. Tak wyglądają. Czy już nie wyglądają, się spaliły. Ale można zrobić takimi chłopskimi, chałupniczymi metodami samemu uchwyty, także metalowe, także polecam. No. Jest ucho, na które można powiedzieć na przykład na kiju, nad ogniskiem, kociołek. Ogólnie sprzęt do polecenia. Dobra, woda mi się już gotuje. Czas na herbatę i za niedługo wracamy do rzeczywistości. Dobra, obozowisko uprzątnięte. Teraz pozostało mi wrócić do cywilizacji. Ale zanim to zrobię, to może jeszcze gdzieś usiądę sobie i poczytam książkę. Zobaczymy. Taka piękna pogoda, nie ma co wracać. O. Dobra. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Hej!